Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Aktywny Senior. Zapraszam dzisiaj na ćwiczenia na Waszą prośbę. Będą to proste ćwiczenia w pozycji siedzącej, w której będziemy wzmacniać kostki, przy okazji też kolana, bo nasze ciało jest ze sobą połączone, więc nie jest to, że tylko jest na jedną część. Będą to kostki i kolana, aby skorygować płaskostopie. Czyli będziemy tutaj pracować tymi mięśniami i tak wzmacniać stawy, kostkę i kolano, aby wyprofilować ten łuk, który w stopie jest potrzebny, żeby prawidłowo rozkładać ciężar ciała na naszą stopę. Także to są ćwiczenia skierowane przede wszystkim dla osób z płaskostopiem. Te ćwiczenia są też doskonałe dla każdego, bez względu na to, czy macie płaskostopie, czy nie, z tym, że duży właśnie pożytek będą miały osoby z płaskostopiem, ale mogą je wykonywać wszyscy, bo wzmacniamy też kostki i kolana. Będą to ćwiczenia w pozycji siedzącej. Możecie je wykonywać na krześle, na sofie czy na piłce, tak jak ja to będę dzisiaj robić. Nie ma większego w zasadzie znaczenia. Na piłce parę ćwiczeń może być troszeczkę trudniejszych, bo będzie trzeba utrzymać równowagę, więc jeżeli będziecie mieli problemy, to w każdej chwili możecie zmienić na krzesło. To co, gotowi? Zaczynamy! Siedzimy, jeżeli to jest krzesło lub sofa, na krawędzi, tak żeby nie opierać pleców o oparcie. Jeżeli to jest piłka, no to bardziej na środku, żeby mieć na tej piłce dobrą równowagę. Pierwsze ćwiczenie, które będziemy wykonywać, to jest unoszenie samych palców. Z wdechem palce stopy na podłodze, z wydechem staramy się unieść same palce. Średnia część stopy cały czas jest w kontakcie z podłogą. Nie zmienia nam się ustawienie kolan, więc możecie sobie położyć dłonie na kolanach, żeby kontrolować, żeby tu nie było żadnego ruchu do środka lub na zewnątrz. Wdech, płaskie stopy. Z wydechem unosimy same palce. Wdech i wydech. Pilnujemy, żeby sylwetka była jak najbardziej wyprostowana, żebyście się nie garbili. Także oprócz tego, że ćwiczymy na wykształtowanie naszej stopy, to również wzmacniamy mięśnie brzucha, mięśnie pleców, korygujemy postawę. Wdech i wydech. Świetnie, zrobię jeszcze 5 powtórzeń. 5, 4, 3, 2, 1. Dobrze. Teraz będziemy unosić jedną stopę. Na razie tylko lewa stopa. Tylko na czym się skoncentrujcie? Skoncentrujcie się na tym, że w momencie, kiedy unosicie piętę, przenosicie ciężar ciała ze środkowej części na zewnętrzną część stopy. Tak, żeby nie stopa nam nie uciekała do środka, tylko żebyśmy ją bardziej kierowali na zewnątrz. Wdech, pięta na podłodze. Z wydechem unosimy. Wdech i wydech. Czyli unosimy piętę i lekko ją kierujemy w stronę naszego przedniego, lewego narożnika. Wdech i wydech. Jeżeli tak jak ja siedzicie na piłce, to możecie dodatkowo jeszcze poruszać się na tej piłce, żeby zwiększyć zakres ruchu, jeżeli to jest możliwe. Wdech i wydech. Tu jest bardzo ważne, żeby była ustawiona kostka w prawidłowej pozycji. Świetnie, ostatni raz. Wdech i wydech. Druga noga, to samo, czyli znowu unosimy piętę i im wyżej pięta, tym bardziej kierujemy ciężar ciała na zewnętrzną część stopy, na mały palec, ale nie unosimy dużego palca. Palce wszystkie są na podłodze. Wdech i wydech. Wdech i wydech.
Sprawdźcie, jak wasza postawa, czy sylwetka ładnie jest wyprostowana, czy już zaczynacie się garbić. Mam nadzieję, że nie. Wdech i wydech. Sprawdzamy sylwetkę, czy się nie garbimy. Barki ściągnięte do tyłu. Ostatnie 5 powtórzeń. 5, 4, 3, 2 i 1. Super. Kolejne ćwiczenie będziemy wykonywać znowu na jedną nogę tylko. To będzie uniesienie wewnętrznej strony naszej stopy. Na razie wasza lewa noga, wdech i wydech. Nic tu więcej na razie nie angażujemy. Dociskamy tylko zewnętrzną część i unosimy wewnętrzną część stopy. Wdech, stopa płasko na podłodze. Wydech, unosimy. Zakres ruchu dopasowany do swoich możliwości. Zawsze o tym pamiętajcie. Wdech i wydech. I jeszcze 5 powtórzeń. 5, 4, 3, 2, 1. To samo z prawą nogą. Wdech, płasko na podłodze, wydech, unosimy. Sprawdźcie, jak reszta sylwetki. Nie przechylamy się, nie pochylamy w przeciwnym kierunku. Pracuje tylko noga od biodra aż po stopę. Wdech i wydech. Jeżeli ktoś robi na piłce tak jak ja, no to będzie to troszeczkę utrudnione. Więcej mięśni trzeba zaangażować, żeby utrzymać równowagę. Więc jeśli macie piłkę, chcecie tu jeszcze popracować nad innymi mięśniami, to zachęcam. Wdech i wydech. Zróbmy jeszcze 5 powtórzeń. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Teraz ustawimy sobie lewą stopę pod kątem, nasz przedni narożnik i znowu unosimy. Wdech i wydech. Jeśli ktoś tak jak ja siedzi na piłce, to znowu może lekko tą piłkę rolować do przodu, żeby unieść piętę wyżej. Ale na krześle wtedy wstawiamy sobie nogę troszkę bliżej siebie i mamy ten sam efekt. I znowu ciężar ciała na mały palec, na tą zewnętrzną część od strony małego palca. Wdech i wydech. Przy płaskostapiu jest bardzo ważne, żeby wzmocnić mięśnie kostki i mięśnie wewnętrzne nogi, łydki. Wdech i wydech. I jeszcze 5 powtórzeń, jeśli dajecie radę. 5, 4, 3, 2, 1. Zmieniamy stronę. Prawa noga pod kątem. Jeśli to jest krzesło, nie będziecie się poruszać do przodu i do tyłu, to stopa bliżej krzesła. Jeżeli to jest tak jak ja na piłce, to stopa troszkę dalej, żeby wykonać ten ruch, ale koncentrujemy całą naszą uwagę, żeby dobrze rozłożyć ciężar ciała, nie na wewnętrzną, tak jak to nam będzie się robiło z automatu przy płaskostopiu, ale właśnie na zewnętrzną część naszej stopy. Myślcie też o kolanie. Kolano kieruje się w narożnik, nie do przodu, tylko w narożnik. Wdech
i wydech. Jeżeli poczujecie, że mięśnie się już zmęczyły, zróbcie sobie przerwę, obejrzyjcie odcinek do końca, może jeszcze wykonacie jakieś ćwiczenia po chwili, a jeśli nie, to wrócić do tego odcinka za kilka dni. Nie zaczynajcie od razu, że będę teraz codziennie ćwiczyć. Mięśnie muszą mieć czas, żeby odpocząć. One są w innym ustawieniu, więc delikatnie raz w tygodniu, po jakimś czasie dwa razy w tygodniu i potem więcej, więcej, aż dojdziecie do momentu, kiedy można wykonywać je codziennie, ale nie od razu. Nie tędy droga. 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie. Kolejne ćwiczenie. Stopy na razie ustawiamy na szerokość naszych bioder i teraz ustawimy stopę tak, że wewnętrzna część jest uniesiona i będziemy próbowali unosić palce. Z wdechem, rozluźnione z wydechem, staramy się je unieść. I patrzymy, jak kształtuje nam się właśnie tutaj ten łuk. Wdech i wydech. I się czymś opracują też wewnętrzne części mięśni ud, jak również mięśnie łydki. I te mięśnie, które będą najsłabsze, poczujecie, że męczą się w pierwszej kolejności. Wdech i wydech. Są to bardzo proste ćwiczenia, więc ktoś może powiedzieć, a to za łatwe, to nic nie da. No właśnie nie, właśnie te najprostsze są najbardziej efektywne. Bo raz, że skupiamy się tylko na konkretnym ruchu mięśni, a dwa, nie ma tutaj możliwości, żeby wykonać to ćwiczenie nieprawidłowo. Im bardziej skomplikowane, wymyślone, pododawane jakieś rzeczy, sprzęt, tym te ćwiczenia są na trudniejszym poziomie i trzeba na więcej rzeczy zwrócić uwagę. A tu mam tylko jeden cel. Wzmocnić kostkę, wzmocnić mięśnie nogi, szczególnie strony wewnętrznej i próbować ukształtować łuk w naszej stopie, który jest bardzo ważny, bo wtedy ciężar ciała na tą stopę jest ułożony zupełnie inaczej, co powoduje obciążanie stawów, szczególnie właśnie kostki i kolan. Jeszcze 3 powtórzenia, jeśli możecie. 3, 2, 1. Super. Zmieniamy stronę. Czyli znowu lewa stopa w linii z naszym biodrem. Prawa ze stopą część wewnętrzna uniesiona i tylko ruch palców. Ale sylwetka wyprostowana. Nie chodzi o to, jak najdalej tą nogę odstawicie, jeżeli sylwetka się przechyla. Dopóki jesteście w tej samej pozycji, to znaczy, że nie ma tutaj żadnej kompensacji. Ciało nie używa innych mięśni. Wdech, palce rozluźnione, wydech lekko unosimy. Zobaczcie, cała reszta ciała jest bez ruchu. Na piłce możecie poczuć, że tutaj jest ten element równowagi. Trzeba zaangażować więcej mięśni, szczególnie właśnie mięśni brzucha, mięśnie boczne brzucha. Na krześle będzie łatwiej, więc kto potrzebuje, to krzesło w zupełności wystarczy. Wdech, rozluźnione palce, wydech. Unosimy, żeby się napięły mięśnie po tej wewnętrznej stronie, żeby się kształtował nasz łuk, żeby się wzmacniały mięśnie wewnętrzne nogi. To jest moja pierwsza propozycja tych ćwiczeń dla Was z płaskostopiem. Będą też następne z trudniejszym poziomem, ale to po jakimś czasie, kiedy już wypracujecie prawidłowy ruch i już trochę wzmocnicie mięśnie i kostkę samą. Ostatnie 3 powtórzenia. 3, 2,
1. Super. Kolejne ćwiczenie to będzie uniesienie pięty i kierowanie tej pięty w przeciwny narożnik, czyli nie tym razem nie ciężar ciała na lewo, ale pięta. Piętę staramy się lekko wykręcić w przeciwną stronę, czyli jeżeli to jest uniesienie lewej pięty, to wewnętrzną część pięty staramy się skierować w prawy narożnik. Wdech, stopa na podłodze, wydech unosimy. Wdech i wydech. I znowu, jeżeli ktoś tak jak ja na piłce, to może dodatkowo tutaj się kołysać do przodu, do tyłu. A jeśli na krześle, to po prostu postawić nogę troszkę bliżej, tak żeby unieść tą piętę na wysokość, którą dajecie radę. Ale najważniejszy jest ruch. Uniesiona pięta i skierowana w narożnik. Wdech i wydech. Sprawdzamy sylwetkę znowu. Wiem, że kiedy się koncentrujemy na jednej części ciała lub na jednym ruchu, to pozostała jest czasami zupełnie bez kontroli, więc co jakiś czas sprawdzamy, w jakiej pozycji siedzimy. Wdech i wydech. I ostatnie 3 powtórzenia. 3, 2, 1. Druga noga. Czyli unosimy i staramy się wewnętrzną część pięty skierować w przeciwny narożnik. Nie zbyt mocno, żeby tu nie obciążyć kolana, tylko teraz, żebyście poczuli tą lekką rotację stopy. Wdech i wydech. Barki rozluźnione. Mam nadzieję, że uśmiech na twarzy. Zawsze przyjemniej się ćwiczy, kiedy mięśnie twarzy rozluźnione. Wdech i wydech. Jeszcze 3 powtórzenia. 3, 2 i 1. Super. Teraz spróbujemy obie stopy unieść i znowu kierujemy ciężar ciała na zewnętrzną część, na małe palce, bez odrywania dużych palców. Wdech na podłodze, przy wydechu unosimy. Wdech i wydech. Starajcie się, żeby kolana były ustawione cały czas w tej samej pozycji. Nie ten ruch, tylko samej stopy. To ma być ruch stopy, a nie całych nóg. Wdech i wydech. Super, zróbmy jeszcze 5 powtórzeń, jeśli dajecie radę. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Ostatnie ćwiczenie. Na krześle będzie dużo łatwiej. Na piłce już trzeba będzie naprawdę utrzymać równowagę, więc dłonie z boku piłki, dociskamy mocno dłonie do piłki, żeby utrzymać równowagę. I staramy się na palcach, a kto może, to jeszcze dodatkowo zgiąć te palce. Czyli przy wdechu na palcach, jak baletnica, przy wydechu na tyle, ile możecie zgiąć te palce. Wdech i wydech. Barki rozluźnione. Można też w pozycji stojącej, jeśli ktoś woli, przytrzymując się krzesła czy stołu. Tak, żebyście nie mieli problemów z równowagą. Wtedy prawidłowo pracują mięśnie stopy. Wdech i wydech.
Jeszcze 5 powtórzeń. 5, 4, 3, 2, 1. Zmiana strony na palcach i o tyle, ile dajecie radę zgiąć te palce, trzymając kolano cały czas w tej samej pozycji. Nie ucieka nam na zewnątrz ani do środka. Wdech i wydech. Jeszcze 5 powtórzeń. 5, 4, 3, 2, 1. Dobrze, na tym dzisiaj skończymy. Nie będziemy tych mięśni przemęczać. Czekam na Wasze kciuki, czekam na Wasze fantastyczne komentarze. Naprawdę to jest mega motywacja dla mnie. Ja zaczynam mój dzień od czytania komentarzy z aktywnego seniora, bo Wy macie więcej czasu i te komentarze naprawdę są bardzo szczegółowe i dające mi dużo, dużo informacji na Wasz temat. Także bardzo, bardzo za nie dziękuję. Dziękuję również wszystkim, którzy dołączyli do programu Wspieram Aktywny Senior, zostali fanem, super fanem lub mega fanem. Macie wcześniejszy dostęp do odcinka przed premierą, a będą też jeszcze materiały, które nie ukazały się na moim kanale. Dziękuję wszystkim, którzy używają płatnych podziękowań. Bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za taką formę wdzięczności również. Zapraszam do udziału w naszej grupie na Facebooku, jak również śledzenia mnie na Instagramie. Życzę Wam miłej niedzieli, miłego tygodnia i do zobaczenia z kolejnymi ćwiczeniami w niedzielę.